Gośćmi kolejnego odcinka The Story of MY Life byli Sławomir i Kajra. Para tworzy bardzo udany i szczęśliwy związek. Decyzja o ślubie była bardzo świadoma. My nie uznajemy rozwodów, powiedziała Magda Kajra w programie. W kolejnym odcinku The Story of MY Life wystąpili Sławomir i Kajra Magda. Para poznała się jeszcze na studiach w szkole aktorskiej w Krakowie, ale zakochała się w sobie dopiero w Stanach Zjednoczonych. Kiedy Sławomir poznał Kajrę, po szkole nasze drogi się rozeszły. Przyjechałem do Warszawy, dostałem się na warsztaty do teatru dramatycznego. Później dostałem stypendium i poleciałem do Stanów Zjednoczonych, opowiedział Sławomir. Ja wtedy też byłam na Long Island i ku mojemu zdziwieniu go tam zobaczyłem, dodała Magda. Sławomir był pewny, że nie ma u niej szans. Zwłaszcza, że Kajra oznajmiła mu, że lubi mężczyzn w typie Mela Gibsona. Ale był taki uśmiechnięty, pozytywny zawsze. Wesoło wspominała Kajra. Ślub w kościele w górach. Oboje przyznali, że ślub był dla nich ważny. Para planowała ceremonię w plenerze, ale ostatecznie ślub odbył się w kościele w górach. MY najpierw długo się przyjaźniliśmy, decyzja o ślubie była w pełni świadoma. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. My nie uznajemy rozwodów, oznajmiła Magda. Dopiero niedawno ich rodzina powiększyła się o nowego członka. Wszystko ma swój czas, decyzja o dziecku musiała również w nas dojrzeć, powiedziała Kajra. Dziecko podróżuje z nimi w trasach koncertowych. Jeśli podróżujecie cały czas razem, to właściwie nie jesteś wystawiany na pokusy, powiedziała Katarzyna Montgomery. Kiedyś spotkałem pewnego gościa z branży muzycznej. I on mi powiedział, stary, jeśli nie będziesz podróżował z żoną, to jest po was, odpowiedział dyplomatycznie Sławomir. Narodziny i śmierć. Kiedy Magda była w 6. miesiącu ciąży, nagle odszedł jej tata. Położna powiedziała mi, że powinnam się odciąć. Nie miałam czasu, żeby tego przetrawić, usiąść na grobie, pożegnać się, powiedziała. A później się wzruszyła, dodała, że żałuje, że jej tata nie zdążył zobaczyć wnuka. Sławomir i Kajra 30 lat później, ale jesteś fajna, piękna, powiedział Sławomir na widok żony. Magda nie była przekonana. No nie powiedziałabym, że jestem piękna, ale trzeba to jakoś widnąć, powiedziała ze śmiechem Magda, oglądając się w lusterku. Za 30 lat byłbym szczęśliwy, widząc szczęście w oczach dzieci. Chciałbym zobaczyć, że są na dobrej drodze. Chciałbym też umieć nadal rozśmieszać Kajrę, powiedział Sławomir. Sławomir i Kajra testują siebie. Katarzyna Montgomery poddała parę serii pytań, które miały przetestować ich związek. Oboje stwierdzili, że to oni trzymają pieniądze w tym domu. Przyznali też, że dzielą się garażami po połowie. Sławomir i Kajra 60 lat później. Jak Sławomir i Magda wyglądali w wieku 95 i 94 lat. Oboje się popłakali ze wzruszenia na swój widok. Ciężko mi się oddycha. To jest niezwykłe uczucie, powiedział Sławomir. Magda powiedziała, że jest bardzo fajną babcią. No ładna jestem, podsumowała ze śmiechem. Dziewczyna do wzięcia, dodał Sławomir.
chciałbym dożyć starości. Chciałbym zobaczyć to wszystko z tobą, powiedział Sławomir. Przyznał też, że zawsze ich wzrusza widok starszych par, które okazują sobie czułość. Myślę, że dużo problemów bierze się z tego, że ludzie chcą być najważniejsi. A nie są. Ja jestem po to, żeby być dla niej. Żeby jej pomóc, żeby była szczęśliwa, dodał. Magda podziękowała Sławomirowi za to, że się odnaleźli w życiu. I że nie odpuścili. To jest wielkie szczęście, że się razem rozwijamy, przekraczamy siebie, powiedział Sławomir żonie. Kajra przyznała, że chciałaby być do końca życia aktywna. Nie chciałaby być dla nikogo ciężarem. Było. Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.